Rozmowa kontrolowana. A w naszym studiu Beata Wachowiak-Zwara, pełnomocnik prezydenta Gdyni do spraw osób niepełnosprawnych, rozmawia Jacek Naliwajek. Witam serdecznie. Witam. Ciężko było się dostać do naszego studia na wózku? Nie, jest idealnie przystosowane. Mielibyśmy szansę na nagrodę Gdynia bez barier, gdybyśmy mieli siedzibę w Gdyni. Tak, i moglibyście zatrudniać osoby niepełnosprawne. No tak, dziś w Radiu Gdańsk mówimy o niepełnosprawnych, ale troszeczkę przez pryzmat Natalii Partyki, bo mamy dzień z Natalią Partyką w Radiu Gdańsk, naszą medalistką olimpijską i paraolimpijską. Zna pani Natalię? Tak, miałam okazję ją poznać. No i mieliśmy kalendarz z jej udziałem, ponieważ wydaliśmy w zeszłym roku kalendarz. Bardzo otwartą, taką z dystansem do siebie. No i najważniejsze to, że nie afiszuje się swoją niepełnosprawnością. Więc jak gdyby to nie jest problem dla niej. A co znaczyło jej sukcesy na olimpiadzie, paraolimpiadzie dla osób niepełnosprawnych? No jak sukcesy każdego paraolimpijczyka, no jest takim wzorem do tego, że niepełnosprawność nie jest końcem realizacji swoich marzeń, pragnień, że nie przeszkadza w niczym. Niepełnosprawni sportowcy muszą być herosami, bo aby trenować muszą pokonać wiele schodów. Wiele schodów, o tym mówił między innymi Jaś Mala, taka też ikona osoby niepełnosprawnej, a jednocześnie sprawnej w życiu. Jakie są to schody do pokonania? Znaczy tak, tam określenie tych herosów, ja tak się zawsze boję tego podziału tych osób niepełnosprawnych na tych wielkich, których podziwiamy, Jaś Mela, Partyka, ci, co zdobywali Kilimandżaro, bo my tak, albo podziwiamy kogoś, albo się nad tym niepełnosprawnym pochylamy. A brakuje takiej normalności, bo powiem panu szczerze, że oczywiście są herosi, bo żeby zdobyć medale, to trzeba bardzo ciężko pracować, ale też, żeby wyjść z tej niepełnosprawności, dokładnie wyjść z niepełnosprawności, ponieważ to się dzieje w naszym życiu. Jesteśmy na przykład, no, mamy wózek czy tam protezę, no i musimy się nauczyć żyć. Być normalnym. Czyli, mówię być normalnym, czyli pełnić te same role społeczne jak przed wypadkiem. Czyli być ojcem, matką, zacząć pracować, być podatnikiem, normalnie żyć. I to jest chyba takie najtrudniejsze na początek, bo potem jesteśmy, przecież niepełnosprawność nie jest cechą charakteru. Jesteśmy albo sportowcami, albo nie. Jeżeli to nam się uda pokonać, to potem realizujemy dalej swoje pasje, czyli nie wiem, zbieramy znaczki albo zaczynamy trenować sport. A sądzi pani, podziela pani tę opinię, że Igrzyska Paralimpijskie zmieniły nas, Polaków, stosunek do osób niepełnosprawnych? Uświadomiły, jak żeśmy stracili szansę. Po pierwsze, to, że nie była emitowana paraolimpiada. Ja pewnie nic nowego nie powiem, ponieważ ten temat już cały czas się toczy, ale króciutko. Po pierwsze, stracona niesamowita szansa na niesamowitą kampanię społeczną, którą mogłaby zrobić telewizja publiczna, bo przecież ma misję, tak? Po pierwsze, by pokazała osobom zdrowym, jak naprawdę funkcjonują osoby niepełnosprawne. Przecież większość ludzi nie ma pojęcia o tym. A z drugiej strony dałoby szansę osobom niepełnosprawnym pokazania, że jeśli się chce, to można. Że wszystko jest możliwe. A poza tym no my cały czas spychamy ten problem osób niepełnosprawnych jak ten, który nas jakby nie dotyczy. Jakby dotyczy tylko jakiejś tam mniejszości narodowej. To jest nieprawda, bo to, że ja jestem tutaj, jestem osobą na wózku, to w pewnym sensie pan też jest pośrednio niepełnosprawny, bo pan ze mną ma kontakt. Pan się martwił o to, jak ja się tutaj dostanę. Czyli mój problem pana dotknął. I tak samo nie, nie martwiłem się. Wiedziałem, że radio jest przystosowane. Dlatego śmiało mogłem panią zaprosić na dzisiaj. Dla mnie było tak niesamowite to, że w Londynie były billboardy, które... Chciałem panią, żebyśmy porozmawiali, tak? Bo widać różnicę. Widać różnicę w promocji niepełnosprawnych, w ich pokazywaniu, w ukazywaniu. Pełne stadiony. Pełne stadiony, tak? Na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie. Żywiołowy doping. Wielkie billboardy. Między innymi naszej Natalii Partyki na olbrzymie, na ulicach Londynu, tak? Bo pani to, co mówiła krytycznego, to mówiła o Polsce. Tam jest inaczej chyba. No więc właśnie, mówię, to jest ta nieodrobiona lekcja, którą nie zrobiliśmy my wszyscy tak naprawdę. Już nie mówię o elitach politycznych, bo one są bardzo daleko z tyłu. Jak one traktują osoby niepełnosprawne? Nie potrafią jak gdyby spojrzeć na nich jako równorzędnych partnerów. Dlatego mówię, albo się pochylamy do użycia przez polityków słowa opieka, że my się opiekujemy. Sportowcy nie potrzebują opieki. Chcą tylko
żeby dać im możliwość, żeby mogli normalnie trenować jak inni zawodnicy, tak? A wracając do Londynu, były billboardy, które mówiły: dziękujemy sprawnym sportowcom za to, że przygotowali atmosferę, bo emocje są dopiero teraz. Czyli dopiero niepełnosprawni dawali te prawdziwe emocje i no to było niesamowite. No, ja akurat część rzeczy widziałam przez internet, miałam przyjaciół, którzy tam byli w Londynie i opowiadali o tych emocjach, które były naprawdę o wiele większe niż te, które były... Pani Beato, we wtorek naszym gościem były premier Jerzy Buzek. Pytałem go o tę różnicę w postrzeganiu niepełnosprawności w Polsce i w zachodniej Europie. I on powiedział, że to jest jeszcze kwestia kilku lat i będziemy bardzo podobni w postrzeganiu niepełnosprawnych jak na Zachodzie. Podziela pani ten entuzjazm? Nie, znaczy warunek jest taki, że odrobimy tą lekcję. A na razie jakby ta lekcja... A co znaczy odrobić tą lekcję? To znaczy zastanowić się nad tym, dlaczego w Polsce właśnie tak jest, że Polska i Pakistan nie transmitowały tych mistrzostw, tak? Tych paraolimpiady. Dlaczego cały czas uważamy, że to ludzi nie interesuje? Bo przecież głównym powodem tego, że te igrzyska nie były transmitowane, było to, że ludzi to interesuje, że sponsorów to nie interesuje. Jak gdyby założenie z góry a priori, że to tak jest, co jest nieprawdą, bo ludzie, wszystkie serwery były zapchane, bo ludzie chcieli to zobaczyć. Poza tym wydaje mi się, że cudowne przesłanie, które Hawkins powiedział, gdzie było to tak piękne, plastycznie pokazane, to otwarcie tych igrzysk, było niesamowitym wydarzeniem dla każdego. To nie było tylko to, że nas niepełnosprawni siebie oglądać. To nie o to chodzi, a my nadal cały czas jakby się dzielimy. My cały czas myślimy, niepełnosprawny to obywatel drugiej kategorii? No tak, tak na każdym kroku, chociaż cały czas się staramy się mówić, że nie, ale sam fakt, że na przykład nie wchodzimy tymi samymi drzwiami, że cały czas u nas pokutuje coś takiego, że podjazdy czy coś dla niepełnosprawnych jest od tyłu, z drugiej strony i tak specjalnie. Ja nie chcę być stygmatyzowana, to też jest dyskryminacja. Ja chcę wejść tym samymi drzwiami, co pan. Polska ratyfikowała konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Pani była na podpisaniu tej konwencji w Pałacu Prezydenckim? Tak. Miałam przyjemność być i mam pytam o to, bo ma pani, nie wiem jak to nazwać, pretensje do prezydenta Komorowskiego trochę? Nie mam pretensji, tylko po prostu to właśnie od tej nieodrobionej lekcji. Cały czas jest tak, że póki ludzie, którzy mają pewną moc w kraju, władzę, nie będą swoją osobą świadczyć o tym, że to jest ważne, to nigdy to się nie zmieni, ponieważ jeżeli prezydent podpisuje taką, ratyfikuje taką konwencję, kiedy jest naprawdę zebranych niewielka grupa ludzi, którzy coś w tym kraju zmieniają, jeśli chodzi o niepełnosprawnych, to on powinien być do końca, posłuchać tych ludzi, a nie wyjść po podpisaniu. Więc on jakby pokazuje, że to nie jest takie istotne. Pod pisaniu była krótka dyskusja panelowa. Tak, był taki panel osób, które naprawdę chcą coś zmienić, mają jakby pojęcie o tym, w jakim kierunku powinna iść Polska, ale tak naprawdę no, kto ich słucha? Słuchają inni niepełnosprawni, którzy dokładnie wiedzą, co powinno się w Polsce zmienić. A nie ma tego przełożenia na polityków. Politycy nasi są bardzo mało wyedukowani, jeżeli chodzi o świadomość, kto to jest osoba niepełnosprawna, z niepełnosprawnością, to jest bardziej polityczne, i naprawdę jaka jest jej rola w społeczeństwie, to jak my się odnosimy do tych osób niepełnosprawnych. To jest zadziwiające, dlatego że wydaje się, że politycy są tymi pierwszymi, którzy powinni być liderami tych przemian społecznych dotyczących niepełnosprawności, bo konwencja ONZ, tak, ratyfikacja tej konwencji, będziemy wdrażać przepisy prawa, które będą zabraniały dyskryminacji osób niepełnosprawnych. Mamy niepełnosprawnych parlamentarzystów, przecież w Sejmie są posłowie na wózkach, więc wydawało się, że oni są w tej czołówce zmian. No, wydawałoby się, bo tak naprawdę na co dzień jest to wszystko za wolno. Poza tym u nas powinien być system zmieniony. System taki, że dziecko się rodzi niepełnosprawne, a coraz częściej teraz w związku z tym, że medycyna czyni cuda, tak? Czyli można uratować każde dziecko, każdego wcześniaczka. No i wiadomo, że w efekcie potem to dziecko będzie niepełnosprawne. Więc jest taki paradoks. Oczywiście też są ofiary wypadków komunikacyjnych, które no, też jakoś tam są w naszym społeczeństwie, chcą żyć. I tutaj gdyby system był, że dziecko od momentu, kiedy idzie do przedszkola, idzie do szkoły, potem ma prawo wyboru, jest traktowane na równi, ma równe szanse. Ale chyba jednak coś się zmienia, bo od 12 lat w Gdyni funkcjonuje program tych kompleksowych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Macie co roku konkurs Gdynia bez barier, to o co pytałem na początku. Patrzyłem na listę instytucji, ona jest imponująca.
instytucji nagrodzonych na działanie, za działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, tak to w skrócie nazywając. Panie Jacku, oczywiście jest to proces, tak? Ale cały czas jak gdyby brakuje tego takiego właściwego postrzegania problemu. Ale konkretnie czego brakuje? Brakuje tego, że my cały czas jak gdyby dzielimy się, cały czas staramy się, bo jest tak, mówimy o integracji, a na razie to jest segregacja. I póki nie będzie tej normalności, żeby my nie będziemy traktować normalnie osoby niepełnosprawne, żeby osoby niepełnosprawne miały prawo wyboru, szkoły, pracy, wszystkiego, kiedy nie trzeba będzie myśleć. Tworzyć klas integracyjnych w szkołach, tak, bo niepełnosprawny będzie mógł w każdej klasie być. Tak. Kiedy ja, idąc z przyjaciółmi na kolację czy do klubu, nie będę się zastanawiała, jak się tam dostanę, czy będzie toaleta, po prostu, żeby to normalnie funkcjonowało. A na razie wszystko jest kwestią rezygnacji. Ja muszę z pewnych rzeczy rezygnować, żeby normalnie żyć. Dziękuję za rozmowę i zapraszamy do Radia Gdańsk. Dziękuję. Bez barier. Gościem Radia Gdańsk była dziś Beata Wachowiak-Zwera, pełnomocnik prezydenta Gdyni.